Siema, z tej strony Krystian Ziętkowski. Wymień trzy wymarzone walki na Fame MMA. No to na przykład moja kontra Nina, tak? Naprawdę? Nie, żartuję, nie jestem. Nie, no przecież ty byś bokserem. Mi dał w ciry, człowieku, no jak? Nie, bo ja nie miałbym z tobą szans. Czekaj. Nie, no tak serio, to trzy jakieś fajne walki. No to na przykład ja kontra Don Casio. Ja kontra Freeze, myślę, że to będzie fajne, bo oboje mieliśmy kolorowe włosy, coś ja nadal mam. A trzecia to może kogoś z TikToka. Ja kontra Filip Zabielski. Na przykład. Podobna waga, coś w tym stylu i razem zaczynaliśmy w tym samym czasie. Wymień trzy turbolaski. Turbolaski, no to na przykład Doda, super ciało ma. O, no to prawda. No to Doda, bardzo ładna, to jest, lubię w ogóle blondynki. Selena Gomez, bardzo ładna. Selena Gomez jest śliczna, no no. O, Britney Spears. Britney Spears? Britney Spears. Że jest super laską? Hmm? Okej, okay. Dobra. Wymień trzy ulubione gry. Mortal Kombat, FIFA i CS 1.6. Lubię rywalizację, lubię grać na dwie osoby, na przykład z bratem na PS4 albo coś w tym stylu. To jest w sumie najlepsze. I FIFA wymieniłem? Wymieniłeś? Wymieniłem. Uwielbiam FIFA 21, 17, polecam, możemy zagrać sobie. Ja w FIFA jestem cieniasem, ale w Mortal Kombat to bym ci dokopała. Ja się po prostu nauczyłam jednej postaci i tam wiesz, znam kombinację, więc aha, wszystkim. Jest taki kangur. Sobie pada i... Nie, jest taki kangur. Pocałem. Jak się nazywa ten kangur w Mortal Kombat? Ma taki chwyt, że ogonem tam robi i wtedy było coś takiego. No, to ja tym kangurem zawsze daję wszystkim łomot. Możemy się zmierzyć. Wymień swoje trzy wady. No to tak. Chciałbym być bardziej punktualny, więc punktualność u mnie. Dzisiaj o dziwo się nie spóźniłem, no, ale ogólnie się. Jestem mega niepunktualny. Tak, szybko się denerwuję, jeżeli nie mam chłodnej głowy. Muszę być wszystko poukładane. A trzecia wada to nie potrafię żyć w chaosie, muszę obudzić się z rana, wszystko posprzątać w mieszkaniu i dopiero mogę działać i nagrywać TikToki albo coś w tym stylu. Super, złoty chłopak. Jestem znak zodiaku panna, panda. Okej. Okay. Więc muszę mieć porządek. O, fioletowa karteczka pod kolor moich włosów. O, tak. Lecimy. Wymień swoje trzy zalety. O, no dla równowagi teraz. Dla równowagi. No to jestem o dziwo zdeterminowany. Czyli jak sobie coś zaplanuję, to od początku do końca muszę przycisnąć na tysięcznych obrotach. Mowa tutaj na przykład o tym, że potrafiłem się zmotywować, zrobić sylwetkę na konkurs Mistera. Druga to jestem kreatywny... Na konkurs Mistera? Tak. Byłeś Misterem? Byłem Misterem województwa świętokrzyskiego, siostra. Pierwsze miejsce zająłeś? Tak, trzy tytuły zdobyłem, o dziwo. Co ty gadasz? Kiedy tym misterem byłeś? W 2015 roku, trochę czasu minęło. I chodziłeś w slipach po wybiegu? Tak. Nice. Znam też niektórych, to kazali sobie wypychać Kazali wypychać majty? Być taką watą, nie wiem. Tutaj dawali watę? Tak, żeby na sesjach ładnie wyglądać. O, to jest chodzi. Ciekawe. Żeby w jury zapusować sobie. Dobra, ale wypchałeś z gaciochy watą? Ja właśnie nie, ale potem mi kazali. Potem mi kazali. Potem mi kazali, żeby to ładnie wyglądało. No dobra, dalej tam. Druga wymienię. Zaleta, tak? Tak. Wow! Potrafię w łatwy sposób nawiązywać kontakt z ludźmi, czyli jestem mega otwarty. Super. Na znajomości. A, poczucie humoru. Tak. Wymień trzy rzeczy, które robisz jak kobieta. O kurczę, czasem używam podkładu do nagrań, bo TVN mnie tego nauczył, jak grałem w różnych tych serialach. Czasami golę nogi, żeby w ładnie mieście wyglądały. Poka. I masz no ja mam taką masz genetykę, ogólono, czy nie? Teraz, teraz troszeczkę odrosło, ale tak. No i ogólnie lubię być wydepilowany. Tak. Jestem maniakiem czystości. Tak. I lubię porządek mieć w szafie. Wymień trzy natręctwa. O, no to jak wychodzę z mieszkania, to zawsze muszę sprawdzać po 50 razy, czy zamknąłem drzwi. Ustalam sobie na przykład jakąś liczbę, że muszę coś zrobić tyle razy. Na przykład otwieram szafę, liczę do trzech i wybieram to ubranie i się w to przebieram po prostu. Trzy różnie. Albo cztery, różnie, co tydzień zmieniam. Okej, okay, crazy, no no, fajne. I co jeszcze? Jeszcze coś? Kurczę. Jak jestem w jakimś nowym miejscu, na przykład w jakimś nowym hotelu i coś, nie wiem, w jakimś nowym mieście, to muszę zapalić sobie światło, bo nie zasnę. Wymień trzy rzeczy, którymi najczęściej
wkurzasz ulę. O kurde, mlaskanie. To jest pierwsza rzecz. Ja w ogóle nie mlaskam, a ule cały czas mi zwraca uwagę, że nie wiem, że mlaskam, że mam się zamknąć i tak dalej. Druga rzecz to psikam za dużo zdecydowanie lakieru na włosy. I zużywasz ulce lakier? No, czy swój kupuję. Ale ule to denerwuje, ule tak? Ule to denerwuje, bo czasem jesteśmy w tej samej łazience i psikam i ona się wtedy wkurza. Okay. A trzecia rzecz to w towarzystwie zmieniam się w totalnie inną osobę. Nie potrafię być po wadze, tylko cały czas się zbijam i po prostu jestem inną osobą przy niej, a inną osobą wśród znajomych. Wymień swoje trzy grzeszki. Uwielbiam czasem oglądać te filmy 18+. No okej. Okay. Grzeszki? A tam, mini grzeszek. Mini grzeszek. Ludzka rzecz. Ludzka rzecz. Drugi grzeszek. Kurde. Mamo, nie oglądaj tego. Na przykład wsadziłem batona mojemu koledze do kaptura, jak wychodziliśmy z Biedronki i potem pikało. Ale nie wezwali policji. No nie, ja się przyznałem, że jestem głupi, mam głupie pomysły. Okej. Okay. A trzeci... Tak, to jest grzeszek. To jest grzeszek. Ja byłem kiedyś Alvaro, właśnie Ula o tym wie. Ja Ty kiedyś, byłeś Alvaro? Ja kiedyś w ciągu jednego miesiąca miałem, nie wiem, 13 związków albo coś takiego. 13 związków? Znaczy, Krystian, nie, że jednego 13 dnia, jednego związków dnia w ciągu stanie... jednego... miesiąca, to jest jedna dziewczyna na dwa dni. Nie, no to sorry, Alvaro. Źle powiedziałem. Potem miałem chorobę pocałunków. Co to jest choroba pocałunków? Mononukleoza. Że jak się dużo razy pocałujesz przez ślinę. Że miałem aż tyle dziewczyn. W wieku 17 lat. I co się wtedy dzieje? No, wylądujesz w szpitalu i masz powiększone do śledzione. Naprawdę? Tak, nie mogę podnosić nic ciężkiego, bo musiałem leżeć przez tydzień w szpitalu. Ale jaja. I co? Już jest git? Już jest git. Już jest dobrze. Już dobra, jest dobrze. Dobra. No, już, nieźle. Już wydoroślałem, już się pobawiłem. Grubo. Już, następne. Jest dobrze. O, jakieś długie pytanie. Wymień trzy rzeczy, które zaskoczyły cię w dorosłym życiu. No to to, że jest mnóstwo tych papierków do załatwiania, a tego nie uczą w szkołach, to jest coś zdecydowanie najgorszego. To myślałem, że to jest dużo prostsze. Okej. Okay. Powinni tego uczyć w szkołach. Troszeczkę mnie zdziwił show biznes, bo myślałem, że jest dużo prostszy. Trzeba oszczędzać kasę, bo szybko się kończy. Sama się nie oszczędzi. Sama się nie oszczędzi, dokładnie. No i ty, to tyle. Wymień trzy obrzydliwstwa. Co jest obrzydliwe? Obrzydliwe są bąki. Bąki. Obrzydliwe jest widzieć, jak ktoś wymiotuje. I obrzydliwe jest, jak ktoś, dziewczyna, ma nieogolone pachy. A no tak, bo ty włosów nie lubisz w ogóle. Nie lubię, nienawidzę. Czyli Madonna ci tak, się nie podoba. Nie, nie. Wymień trzy techniki przetrwania. Trzeba cały czas pielęgnować wszystko, umysł, ciało, bo wystarczy tydzień i musisz do wszystkiego wracać. Co pamiętaj, mordo? Musicie zawsze trzymać gardę, bo możecie zostać w pierdziel. Pamiętajcie. Pamiętajcie, żeby zawsze się uśmiechać, bo uśmiech działa cuda. Wymień trzy przezwiska z dzieciństwa. Moje, tak? Jak no twoje, no. Nie moje. No to Ciciu. Jak? Ciciu. Ciciu? Bo ja właśnie się zbijałem w podstawce i mruczyłem, robiłem tak. Tak byłem koty po prostu, no to jest Ciciu. Super. Ziętuś, bo od nazwiska, mhm. A czy to bardziej od na mojego brata wołali Ziętek, a potem na mnie, Ziętek Junior. A trzecia to Mister, bo wtedy wygrałem. Ciciu. Okej, okay, nie będzie. Wymień trzy rzeczy, na które masz chrapkę. Uwielbiam bitą w śmietanę. Druga rzecz, na którą mam chrapkę, to są właśnie pieniądze. Lubisz pieniądze. Lubię pieniążki, bo pieniądze są w życiu potrzebne. A trzecia rzecz, na którą mam chrapkę, to mam chrapkę kiedyś pojechać do USA, bo tam jest niesamowity klimat. Wymień trzech ulubionych superbohaterów. No to Spider-Man, Batman, mam te figurki w domu poukładane. I ten, Superman. Wymień trzy słowa, których nadużywasz. O, to mordo. Mhm. O, ja też lubię mordo. Mordo, kace. Nawet do osoby... Kace? Że kocham cię. Kocham cię. Nawet aha. Do osoby nieznanej mogę powiedzieć kace niechcący po prostu. Ja sobie tak podtrzymuję moc. Masz moc. Masz moc. Masz moc, cały czas do ciebie cały czas podchodzi. Masz moc, dobrze jest, masz moc. Dobrze jest jeszcze, dobrze jest, masz moc. Kace. Fajne masz, powiedzonka.
A ty jakie masz? Ja bardzo dużo mówię stara albo stary. O, tak, tak. Za dużo. Wiem, ty mówisz mordo, a ja mówię stary. Słyszałem. Tak, tak. Wymień trzy rzeczy, których brakuje ci w domu. Jacuzzi by się przydało. Mi też brakuje jacuzzi. Co tam jeszcze brakuje w tym domu? Bilarda takiego większego. Mam mini bilarda, bo dostałem teraz swoją paczkę, ale takiego wielkiego bilarda. Okay. Ale tak będzie jeszcze większe mieszkanie. Więcej skarpetek, bo mi się gubią. Mm-hmm. Pusta głowa, żegnamy się. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. No i co? Dziękuję za zaproszenie, było super, świetnie się bawiłem. No to teraz see you. Do zobaczenia na TikToku. Yeah. Machamy teraz jak w familiadzie.